Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam dzisiaj? W porządeczku? COVID się was nie ima? Oparzenie słoneczne was nie tyka? Z tym drugim to raczej na pewno nie, bo ta pogoda ostatnio to jakieś totalne nieporozumienie jest. Ale z drugiej strony, kiedy za oknem szaro, ponuro i buro, to człowiek se myśli tak. A co by tu zrobić z tak ponuro i smutno rozpoczętym dniem? Wpada wtedy na genialny pomysł. Posłucham Pauliny w świecie słów. Ach, co za piękny pomysł. I oto jestem, proszę Państwa, i mam dla Was dzisiaj nie lada gratkę. Temat ciekawy, moralnie angażujący i ambiwalentnie krępujący, bo dotyczy kary śmierci, a dokładnie jednej z metod jej wykonywania. To jest kolejna część mojej miniserii o karze śmierci w USA, chyba czwarta. Zaraz, kara śmierci ogólnie, krzesło elektryczne, młodociani, skazańcy. Tak, czwarta, ale zapowiedziana. I opowiem Wam o tej najnowocześniejszej metodzie egzekucji, czyli o śmiertelnym zastrzyku. Gotowi? To jedziemy. Śmiertelny zastrzyk zwany jest też anielskim zastrzykiem, bo uwalnia od wszystkiego i idzie się do nieba. Wróć. Ci, co są odbiorcami tegoż anielskiego zastrzyku, wcale aniołkami za życia nie byli, więc co za durna nazwa. No ale w każdym razie jest to obecnie najpowszechniejsza metoda wykonywania kary śmierci na całym świecie. Jej stosowanie przypomina podanie kroplówki. Skazańca skazanego kładzie się na łóżku, unieruchamia się go pasami. W jego ciele umieszcza się wenflon, który podłączony jest do pompy infuzyjnej. W momencie uruchomienia tej pompy skazany otrzymuje trzy środki kolejno. Najpierw usypiający, potem zwiotczający mięśnie, a na koniec wstrzymujący pracę serca. Serce przestaje pompować, krew i finito. Szluz. Game over. Po abolicji, czyli po przywróceniu najwyższego wymiaru kary w USA w 1976 roku, o czym Wam szerzej mówiłam w odcinku 55 o karze śmierci ogólnie w Stanach, to po tej abolicji ponad 85% wszystkich egzekucji przeprowadzono właśnie za pomocą zastrzyku trucizny. I co jest interesujące, to ta metoda stosowana jest też do eutanazji. Na przykład w Holandii. Od czasu pierwszego śmiertelnego zastrzyku 7 grudnia 1982 roku grubo ponad 1000 więźniów w USA zostało straconych tą metodą i ona w zasadzie zastąpiła inne metody egzekucji. Prawie, ale nie zupełnie. Aktualnie wszystkie stany i rząd federalny stosują śmiertelny zastrzyk jako podstawową metodę egzekucji. Oczywiście wszystkie stany, które mają karę śmierci, które nie zabroniły kary śmierci. I w jurysdykcjach stosuje się różne protokoły. Zwykle wykorzystuje się jeden, dwa lub trzy leki. Większość protokołów tych trójlekowych wykorzystuje środek znieczulający lub uspokajający, później lek paraliżujący i później lek zatrzymujący pracę serca. Natomiast protokoły jedno- i dwulekowe wykorzystują przedawkowanie środka znieczulającego lub uspokajającego. Używają też różnych innych środków, kombinacje tych środków, przygotowują różne koktajle, więc jest to cały czas w fazie testowej, powiedzmy, w fazie testów, a wersje demo sprawdzają sami skazańcy. Ma to oczywiście swoje problemy, między innymi dostępność leków i etyka. Coraz trudniej jest uzyskać narkotyki, no leki, używane w egzekucjach i stany uciekają się do eksperymentów i to skutkuje licznymi, długotrwałymi, bolesnymi egzekucjami. Skazańcy są generalnie królikami doświadczalnymi przy własnej śmierci. Niektóre stany zwracają się również ku przeszłości, do wcześniej odrzuconych form egzekucji, takich jak krzesło elektryczne czy komora gazowa, na wypadek, gdyby nie można było uzyskać śmiertelnych leków albo gdyby się coś stało, gdyby coś jebło. Ja to bym w ogóle powiedziała im jedno. Zrezygnujcie z wykonywania kary śmierci w ogóle.
i problem z głowy, co nie? Ja wiem, że wtedy trzeba morderców utrzymywać za pieniądze podatników, oni sobie siedzą w cieplutkich celach, mają TV, mają żarcie, wikt i opierunek, wszystko za frajer i w ogóle, ja to wszystko wiem. Nie wchodzę w kwestie moralne na razie. Okej, Paula, uspokój się, nie agituj. Wracam do faktów. A fakty są takie, że w USA kilka śmiertelnych egzekucji przy zastosowaniu zastrzyku kilka egzekucji przy zastosowaniu śmiertelnego zastrzyku istotnie zostało spartaczonych. Niektóre egzekucje na przykład trwały od 20 minut do prawie 2 godzin. Więźniowie łapali oddech, krzywili się, drgali podczas egzekucji, a zastrzyk śmierci został zaprojektowany tak, by tego uniknąć, by zapobiec takim rzeczom. No i by ładnie to wyglądało, bo chciano zapobiec tym niepokojącym obrazom, które były związane z innymi formami egzekucji. No i pewnie z zapachem też. Trudno mi sobie wyobrazić, jak pachnie usmażone ludzkie ciało na krześle elektrycznym wraz z zapachem odchodów, bo zwieracze puszczają, i z zapachem spalonych włosów, no nie? Mało fajne, mało pozytywne dla wizerunku. No i to spartaczenie, jeśli się pojawi, to widać je jak na dłoni. Więc wizerunek jednostki, która wykonuje taką spartaczoną egzekucję, może paść na łeb, na szyję. Zaraz Amnesty International się wtrąci, przyczepi, hurdur, będzie shitstorm. Zróbmy więc tak, żeby to ładnie wyglądało, no i lepiej pachniało. Problem jednak pojawia się kolejny, właśnie etyczny. Bo śmiertelny zastrzyk zwiększa konieczność zaangażowania personelu medycznego w zabijanie dla państwa, czyli to narusza wieloletnie zasady etyki lekarskiej. Przysięga Hipokratesa, primum non nocere. Praktycznie wszystkie kodeksy etyki zawodowej, które uwzględniają karę śmierci, sprzeciwiają się uczestnictwu pracowników służby zdrowia w tym procederze, ale i to można obejść, wiadomo. Choć w wielu stanach, w których odbywa się kara śmierci, pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do pomocy przy egzekucjach, a w niektórych przypadkach nawet dokonywali tych egzekucji, to jednak angażuje się raczej do pomocy służbę więzienną czy innych więźniów, a nawet osoby prywatne. Opieka psychologiczna nie jest chyba w zestawie, ale można o nią poprosić, chyba nawet trzeba o nią poprosić. No ale to ma kolejne problemy swoje, tak? Bo te osoby są niewykwalifikowane, nie są przyzwyczajone, nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, żeby zrobić to dobrze. Więc znów ocieramy się tutaj o metody prób i błędów. Zapytacie na pewno, jak to było, Paula? Śmiertelny zastrzyk został zaproponowany już 17 stycznia 1888 roku przez Juliusa Mountblayera. To był nowojorski lekarz, który reklamował ten produkt, zgadnijcie jak. No, powiedział, że zastrzyk jest tańszy niż powieszenie. No tak, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Pomysł Blayera jednak nie został wykorzystany. Propozycję zastrzyku wówczas odrzucono i zdecydowano się na krzesło elektryczne. Natomiast po 76 roku, czyli 1976, czyli po przywróceniu kary śmierci, poszukiwano na gwałt alternatywy dla tych dotychczas stosowanych metod i wtedy właśnie zdecydowano się na zastrzyk. William Wiseman, nazwisko w tej opowieści dosyć wymowne, to był republikański kongresmen z Oklahomy i on zaczął dumać nad rozwiązaniem problemu okrutnej i wymyślnej kary, jak to jest zapisane w konstytucji. Lekarze generalnie nie chcieli mu pomóc, ale znalazł się taki jeden, który go poparł. 11 maja 1977 roku stanowy lekarz sądowy w Oklahomie, Jay Chapman, zaproponował nową, mniej bolesną metodę egzekucji, znaną następnie jako protokół Chapmana. I tutaj tak. W ramię więźnia należało wprowadzić kroplówkę z roztworem soli fizjologicznej, przez którą najpierw podaje się barbituran albo środek nasenny, następnie drugi środek, który wywołuje paraliż i zatrzymanie akcji oddechowej, a potem trzeci, kulminacyjny,
przecinający nić życia, a dokładnie zatrzymujący akcję serca. Strzał w dychę, tak generalnie. Stanley Deutsch, były kierownik Katedry Anestezjologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Oklahoma i również anestezjolog, zatwierdził zabieg. Wtedy Bill Wiseman wprowadził tę metodę do legislatury Oklahomy, tam przeszła i została szybko przyjęta. I Wiseman wierzył, że ta procedura sprawi, że, cytat, tu będzie cytat, nie będzie bólu, spazmów, żadnych zapachów ani odgłosów, będzie tylko sen, a potem śmierć. W 77 Oklahoma zostaje pierwszym stanem, który wprowadza tę metodę egzekucji, ale pierwsza egzekucja ma miejsce w Teksasie. Teksas przodownikiem, pionierem wszystkiego, więc to też tutaj nie dziwi. Teksas nową metodę przyjął 29 sierpnia 1977 roku. Wtedy się przestawił z porażenia prądem na śmiertelny zastrzyk, a 7 grudnia 1982 roku Teksas staje się pierwszym stanem i pierwszym terytorium USA na całym świecie, w którym zastosowano śmiertelny zastrzyk, i tutaj tym pionierem był Charles Brooks Jr. On był tym szczęśliwcem, który położył się na łóżku, a nie usiadł na krześle. Ten pionier 14 grudnia 1976 roku poszedł sobie do dilera z używanymi samochodami i poprosił o jazdę próbną. W drodze towarzyszył mu mechanik David Gregory. Brooks zajechał po swojego wspólnika Woody'ego Loudressa i następnie razem wsadzili mechanika do bagażnika i pojechali z nim do motelu. Tam go wyciągnęli z tego bagażnika, przywiązali go do krzesła, zakneblowali go taśmą, a następnie strzelili mu w głowę. To była egzekucja. Ani Brooks, ani Loudress nie powiedzieli, kto oddał strzał, dlatego Stan zażądał kary śmierci dla nich obu i obaj ją dostali. Brooks miał pecha, bo na nim ten wyrok wykonano. Ale Loudress apelował i unieważniono mu karę, następnie przystąpił do ugody i za to dostał w zamian 40 lat więzienia. Został zwolniony warunkowo po odsiedzeniu zaledwie 11 lat. Niezła dysproporcja, co? Jeden dostał czapę, a drugi wyszedł po nieco ponad dekadzie. Ach, ta sprawiedliwość. Może Was zaciekawi, że Chińska Republika Ludowa zaczęła stosować tę metodę w 1997 roku, Gwatemala w 1996, Tajlandia w 2003, Tajwan w 2005, Wietnam w 2013 po raz pierwszy zastosował tę metodę, a Filipiny wprowadziły w 1999, egzekucję ostatnią mieli w 2000, a potem całkowicie zniosły karę śmierci w 2006 roku. Prawo Gwatemali z kolei nadal zezwala na karę śmierci, a śmiertelny zastrzyk jest jedyną dozwoloną metodą, tyle tylko, że żadne kary nie zostały wykonane od 2000 roku, kiedy to była naprawdę głośna i gruba sprawa, gruba egzekucja, telewizyjna egzekucja Manuela Martineza Coronado. Tak, w 2000 roku, publiczna niemalże, no publiczna, no można to tak powiedzieć, transmitowana na cały kraj, w mediach, egzekucja. I o tym muszę Wam opowiedzieć więcej. Manuel Martinez Coronado urodził się w 64 albo w 65 i on był gwatemalskim masowym mordercą, który został skazany za zabicie 7 osób 17 maja 95 roku. Został skazany na karę śmierci za te morderstwa i został stracony w 98. To była pierwsza i ostatnia egzekucja ze śmiertelnym zastrzykiem w Gwatemali. Coronado zamordował, słuchajcie, 7 członków tej samej rodziny, no to była rzeź, wraz ze swoim ojczymem, Danielem Ariasem. Poszło o ziemię, nie? To był efekt sporu o ziemię. Ofiarami masakry byli 58-letni Juan Bautista Arias, jego żona Rosalbina Miguel, 12-letnia François, 8-letnia Jovita, 5-letni Arnoldo i 2-letnia Anibal. Do tego jeszcze 68-letnia siostra Juana, Emilia Arias. Coronado został aresztowany i oskarżony o wielokrotne zabójstwo, zaś Arias, czyli jego ojczym, miał wtedy około 60 lat i uznano, że jest za stary na egzekucję, jakby the fuck. Oczywiście znacie moje podejście do kary śmierci, wiecie co ja o tym myślę, no nie? Chodzi mi o sam fakt, że taka wymówka była, nie damy ci kary śmierci, bo jesteś za stary na karę śmierci. Jakby what?
dostał 30 lat więzienia. Amnesty International próbowała imputować, sugerować, udowadniać, że to Arias był tak naprawdę sprawcą tych morderstw i próbowano uchylić wyrok. Poza tym matka Coronado twierdziła, że syn się nawrócił na chrześcijaństwo w celi śmierci, że błagał Boga o przebaczenie, no ale władze Gwatemali były niewzruszone i podjęły decyzję o podtrzymaniu tego wyroku. Egzekucja odbyła się 10 lutego 1998 roku o godzinie 6 czasu lokalnego i była transmitowana na żywo jako ogólnokrajowa impreza telewizyjna. Zajęło mu 18 minut, by umrzeć na oczach telewizorów, a odgłosy płaczu jego żony i dzieci były słyszane przez publiczność przez cały czas. Masakra. No ale wróćmy do USA. Wiele stanów, m.in. Missouri, a przed zniesieniem kary śmierci też Delaware, używały śmiercionośnej wtryskarki zaprojektowanej przez Freda Leuchtera z Massachusetts. I ta wtryskarka składała się z dwóch elementów. Modułu podającego i modułu sterującego. I o Fredzie też Wam muszę opowiedzieć, bo to był niezły wynalazca, człowiek renesansu niemalże monopolista rozwiązań śmiercionośnych. To był facet, który urodził się w 1943 roku. Jego ojciec był strażnikiem więziennym i często brał młodego Freda do pracy. Ojciec nie tylko był strażnikiem, ale też pełnił funkcję kierowcy. Odpowiadał za transport sprzętu służącego do egzekucji. Więc Fred jeździł z nim do pracy, wszystko oglądał, ojciec mu wszystko pokazywał. Najfajniej było, kiedy tata woził stanowe krzesło elektryczne na egzekucję w różnych więzieniach na terenie Massachusetts. A raz Leuchter widział, jak na to krzesło dla zabawy wdrapał się inny chłopak, młody chłopak, kiedy się wygłupiali, a 11 lat później ten sam chłopak, już dorosły, ponownie usiadł na tym krześle, na tym samym krześle, ale tym razem wbrew swojej woli został skazany na śmierć za morderstwo. I tak, w wyniku tych dziecięcych ekscytacji, tych ekspedycji, tego zwiedzania wszystkich więzień, Leuchter mocno się zafascynował narzędziami egzekucji i wykształcił w sobie zdolność do obserwacji i wyciągania wniosków. Stworzył ulepszony, unowocześniony model krzesła elektrycznego. Na przykład krzesło, które było przytwierdzone do podłogi. To był jego wynalazek, bo więzień dzięki temu siedział bardziej stabilnie na tym krześle. Leuchter zmienił też pasy, które do tej pory były skórzane, ciężko się zapinały, no i też jak skazany płonął na krześle elektrycznym, to kawałki mięsa się przyklejały do pasów, więc Leuchter zmienił te pasy na taki X, że była tylko jedna klamra na środku. Łatwiej się to czyściło, łatwiej się to zapinało. W zasadzie stał się naprawdę niezłym przedsiębiorcą. Założył firmę Leuchter Engineering i oferował kompleksowe usługi w zakresie urządzeń służących do egzekucji skazańców. Mało tego, słuchajcie, nie ograniczał się do krzeseł elektrycznych. Miał, tak, robił maszyny robiące zastrzyki, sprzedawał szubienice, komory gazowe i w cenę wliczone były kursy treningowe, porady dotyczące montażu. Do tego była też stała obsługa techniczna. Zakłady karne, które kupowały te produkty i były jego klientami, mogły liczyć na helpdesk cały czas. Więc słuchajcie, on naprawdę był niezłym przedsiębiorcą. I miało to swoje podstawy, słuchajcie, bo on naprawdę ulepszył te krzesła, poprawił to, co nie działało do tej pory, to, co było sprawcą wszystkich spartaczonych egzekucji, czyli elektrody i sposób ich przytwierdzania. Wszystko to ulepszył, sprawiał, że połączenie było dobre, na tyle dobre, że przepływ prądu pozbawiał ofiarę przytomności w 4,16 milisekund, albo 1/240 sekundy. To jest około 24 razy szybciej niż nasz układ nerwowy rejestruje ból. W teorii oznaczało to bezbolesną śmierć, no nie? Mało tego, kiedy kupowało się od niego jego sprzęt, jakąś maszynę, to przechodziło się szkolenia i dostawało się odpowiedni certyfikat, że jest się wykwalifikowanym technikiem egzekucji.
No i Leuchter w 1979 roku skonstruował mechanizm wykonywania zastrzyków trucizny składający się z dwóch modułów. Jednym z nich był moduł kontrolny, czyli sterujący. Miał on włącznik pozwalający na wstrzyknięcie trzech kolejnych substancji w wybranym przez operatora momencie. Kontrolki te były podwójne, więc trzeba było dwóch katów. Dwie osoby jednocześnie wciskały te guziki. Żaden nie wiedział, który używa atrapy, a który naprawdę aplikuje ofierze truciznę. A o tym, który przycisk był podłączony do modułu wykonawczego, decydował losowo komputer. Więc operatorzy wciskają włącznik, ściągają z niego palec, rozlega się wyraźny klik, sygnał, który informuje, że procedura została rozpoczęta. I jak to wszystko się uruchamia, to na panelu kontrolnym zapalają się lampki. Te lampki zapalają się w miarę jak tłoki wyciskają kolejne dawki substancji, kolejne strzykawki i można to obserwować, tak, na bieżąco, jak to się dzieje. W ten mechanizm wbudowane były też dwa zabezpieczenia. Jeśli któryś z leków nie został wstrzyknięty automatycznie, to operatorzy obaj wciskali włącznik awaryjny. Jeśli to zawiodło, to pozostawały jeszcze ręczne dźwignie. I analogicznie, system miał dwa zestawy dźwigni, więc nie było wiadomo, która z tych dźwigni jest faktycznie podłączona do aparatury, więc żaden z tych katów nie wiedział, czy to on był tym, który przeciął nić życia, co nie ma może większego znaczenia dla całości tej sprawy, ale z pewnością ma znaczenie symboliczne i pozwala ukoić sumienie osobom, które uczestniczą w tym, no nie wiem. Model wykonawczy z kolei zawierał trzy strzykawki, które były wypełnione odpowiednimi substancjami i trzy z roztworem soli fizjologicznej. Ta sól fizjologiczna służyła do tego, żeby przepłukać rurki przed podaniem kolejnego leku. Te trzy środki nie mogą być zmieszane, ponieważ mogą ze sobą reagować, mogą wytrącać osad, zatem dla pewności podaje się je oddzielnie. Ten mechanizm wymyślony przez Leuchtera był praktycznie niezawodny i został zakupiony, słuchajcie, przez 17 Stanów. Niezła skala sukcesu, zważywszy na to, że Leuchter ani nie miał wykształcenia inżynierskiego, ani medycznego, a całe to urządzenie skonstruował we własnym garażu. Jednak jego maszyna stała się pierwowzorem dla wszystkich używanych współcześnie mechanizmów, a nawet w niektórych miejscach do dzisiaj jest stosowana. Jeśli chodzi o łóżko, do którego przypina się skazańca, to jest to zwyczajne łóżko szpitalne, które podlega jakimś tam drobnym modyfikacjom. W prawym górnym rogu znajduje się kroplówka i do niej wprowadza się te trzy substancje. Po każdej stronie łóżka znajdują się co najmniej cztery nylonowe pasy do krępowania rąk i nóg, zazwyczaj zapinane na rzepy, ale niektóre są zapinane na taką klamrę, jaka jest w pasach samochodowych bezpieczeństwa. Dziękujemy Szwedom za ten wynalazek. Oprócz tego wokół klatki piersiowej zakładany jest pas z grubej skóry, który ma tradycyjne klamry, żeby unieruchomić więźniów, którzy stawiają opór i tak w razie W. Skazańca kładzie się na złożonym kocu, następnie okrywa się go prześcieradłem, żeby zasłonić wszystkie pasy i zostaje w zasadzie widoczna tylko twarz. W wielu więzieniach używa się tych samych komór, które wcześniej wykorzystywano do wykonywania kary śmierci na krzesłach elektrycznych czy przez zagazowanie. Więc starszy sprzęt po prostu się odgradza parawanem. I w ogóle tam jest parawan, bo taka zasłona, bo mogą być świadkowie podczas egzekucji. Kiedy osoby, które uczestniczą w całej procedurze przychodzą, to tę zasłonkę się zasłania. Oni tam wszystko przygotowują i później już na czas samej egzekucji ta zasłonka jest odsłaniana. I świadkowie mogą oglądać do woli. Pracę serca monitoruje kardiomonitor. Przypina się skazańca, przypina się kardiomonitor i szuka się żyły. Gdy się ją znajdzie, to do ciała skazańca przytwierdza się wenflon. On jest podłączony do pompy infuzyjnej i
W momencie, kiedy się uruchamia tą pompę infuzyjną, to skazany otrzymuje kolejno trzy środki. Najpierw podaje się tiopental w dawce od 2 do 5 gramów, zwykle 5 gramów. To jest barbituran, który działa jako środek usypiający. Taka dawka 5 gramów powoduje utratę przytomności w ciągu mniej niż 30 sekund i sama w sobie powinna być śmiertelna. Wywołuje bowiem zapaść układu oddechowego i krwionośnego, no ale robi to wolniej i mniej pewnie. Śmierć mózgu następuje do 45 minut po podaniu, więc trwa to ogromnie długo. Po zastosowaniu tego środka daje się kolejne, aczkolwiek niektóre stany wprowadziły już procedurę jednolekową i wówczas używa się tylko tego tiopentalu lub zmienników. I po zastosowaniu tiopentalu skazany ma być nieprzytomny. Sprawdza się to poprzez wywołanie jego imienia przez strażnika. Świetna metoda. Tiopental sodu to jest barbituran, który ma ultra krótkie działanie. W przypadku eutanazji używa się 1,5 grama i to wystarczy, więc słuchajcie, no tutaj używa się 3 razy więcej niż przy eutanazji, więc naprawdę dmuchają na zimne. Generalnie to tiopental sodu był podstawowym lekiem pierwszym, ale pojawiły się niedobory tiopentalu sodu w 2010 roku. Wówczas zastąpiono tiopental pentobarbitalem i on też jest środkiem uspokajającym. To jest ta sama klasa leków, więc jakby no problem. Następnie po podaniu pierwszego leku, po przepłukaniu rurek wprowadza się kolejną substancję, pankuronium, który jest znany szerzej pod nazwą handlową Pavulon. Łodzianie na pewno kojarzą tę nazwę bardzo dobrze. Podaje się ją w dawce 100 mg. Jest to środek zwiotczający mięśnie i ta dawka powoduje paraliż i zatrzymanie akcji oddechowej w ciągu od 15 do 30 sekund. Ten bromek pankuronium jest to niedepolaryzujący środek zwiotczający mięśnie, który powoduje całkowite, szybkie i trwałe porażenie mięśni szkieletowych poprzecznie prążkowanych, w tym przepony i pozostałych mięśni oddechowych, co w końcu spowodowałoby śmierć przez uduszenie. Wikipedia, dziękuję. Następnie znów płuczemy rurkę i podajemy trzecią substancję do 3 razy sztuka, to już jest ta ostatnia, czyli chlorek potasu w dawce 100 mg. To jest środek zatrzymujący akcję serca w fazie rozkurczu. Jest to sól potasowa, która zwiększa stężenie potasu we krwi i w samym sercu i wywołuje nieprawidłowe bicie serca i ostatecznie doprowadza do zatrzymania jego akcji. Śmierć następuje w ciągu kilku minut i jest stwierdzana na podstawie wskazań kardiomonitora. Leki nie są mieszane zewnętrznie, nie można tego wszystkiego wybełtać w shakerze i wlać, bo mogłoby po prostu się zareagować. Mógłby się wytrącić osad, więc ta sekwencyjna iniekcja jest pewniejsza i jest też kluczem do osiągnięcia pożądanych efektów w odpowiedniej kolejności. Najpierw utrata przytomności, potem paraliż, potem zatrzymanie akcji serca. I mamy pewność. Jeśli osoba stracana nie była całkowicie nieprzytomna, to wstrzyknięcie tego trzeciego środka może spowodować ogromny ból w miejscu wkłucia, a także w żyle samej. Kiedy będzie podążało w kierunku serca, to boli okrutnie. Zazwyczaj robi to pracownik więzienny, wkuwa się do żyły, który jest przeszkolony, ale różnie to bywa. Generalnie przy dobrych wiatrach śmierć skazańca następuje po około 7 minutach od pierwszej iniekcji. Choć mówię, z powodu komplikacji w znalezieniu odpowiedniej żyły, cała procedura może trwać nawet 2 godziny. Tak jak to miało miejsce w przypadku egzekucji Christophera Newtona 24 maja 2007 roku. Christopher Newton to był duży facet, ważył 120 kg i jego egzekucja trwała prawie 3 godziny. Trwała tak długo, że trzeba było przerwać egzekucję, przerwać szukanie żyły, żeby facet mógł skorzystać z toalety. Masakra. Wiecie, no generalnie to co to za problem, tak? Cel uświęca środki. Ważne, że gościu nie żyje. No ale naprawdę pół minuty to jest bardzo długo w pewnych sytuacjach. Ja nie wiem, co ci ludzie przeżywają w tych ostatnich chwilach i co przeżywają pracownicy, którzy są zmuszeni dokonać tego wszystkiego.
i nie mogą znaleźć żyły, cholera jasna. W każdym razie po podaniu tych trzech środków i po sprawdzeniu, że delikwent nie żyje, koroner podpisuje akt zgonu skazanego po potwierdzeniu lekarza orzecznika. I koniec zabawy. I tak, powiedziałam Wam o tym jednolekowym sposobie i pierwszym stanem, który wprowadził używanie jednego leku, żeby kogoś zabić, był stan Ohio. Zadziało się to 8 grudnia 2009 roku i miało miejsce po egzekucji Rommel Broom. Okazuje się, że zastosowanie jedynie tiopentalu sodu wystarczy, żeby zadać szybką i bezbolesną śmierć. Wyeliminowano pawulon i potas jako ten drugi, trzeci lek i wprowadzono również wtórny, bezpieczny środek, który się daje domięśniowo. Jest to midazolam i hydromorfon. To się daje w przypadku, kiedy dożylne podanie tiopentalu sodu jest problematyczne albo niewystarczające. Pierwszy stan, który przedstawił się na stosowanie midazolamu jako pierwszego leku w nowym protokole trójlekowym, była Floryda 15 października 2013 roku i 14 listopada tego samego roku Ohio zrobiło ten sam ruch. Podstawowy tiopental sodu 5 g dożylnie, a wtórny midazolam 10 mg domięśniowo i hydromorfon 40 mg domięśniowo. 8 grudnia 2009 roku Kenneth Byros został pierwszą osobą straconą przy użyciu nowego protokołu wykorzystywania jednego leku w Ohio. Ogłoszono jego zgon o godzinie 11:47 czasu wschodniego, 10 minut po otrzymaniu zastrzyku. 10 września 2010 Waszyngton stał się drugim stanem, który zastosował jednolekowy protokół z Ohio i tutaj egzekucja dotyczyła Cala Coburna Browna. Jego uznano za zmarłego w ciągu zaledwie 2 minut od otrzymania tiopentalu sodu. Po tym, jak tiopental sodu zaczęto stosować w egzekucjach, Hospira, jedyna amerykańska firma, która produkowała ten lek, zaprzestała jego produkcji ze względu na jego stosowanie w egzekucjach. Hospira nie chciała być kojarzona z egzekucjami i zaprzestała w ogóle produkcji. No i pojawił się straszny niedobór tiopentalu sodu, który skłonił Stany do poszukiwania innych leków do tych egzekucji. I wtedy wymyślono pentobarbital. On jest często używany do eutanazji zwierząt, więc użyto również i tu. No, jeżeli zabija zwierzęta, zabije też człowieka, człowiek też zwierzę. Pentobarbital był zastosowany jako część koktajlu trzech leków 16 grudnia 2010 roku i wypróbowano ten koktajl na Johnie Davidzie Dutym w Oklahomie. Skazaniec w 2001 roku dopuścił się uduszenia współwięźnia prześcieradłem i za to otrzymał karę śmierci. 22 listopada 2010 roku Sąd Federalny w Oklahomie udzielił już takiego formalnego pozwolenia na stosowanie tego środka podczas egzekucji jako substytutu tiopentalu. Mieli wyczucie, bo już w grudniu tego samego roku, 2010 roku, Wielka Brytania wprowadziła zakaz wywozu tiopentalu sodu do Stanów ze względu na jego stosowanie do egzekucji, a byli przekonani, że właśnie wszystkie dostawy z Europy do USA tego środka są wykorzystywane wyłącznie do tego jednego celu, a Wielka Brytania nie chciała być z tym kojarzona. Mało tego, ograniczenia się rozszerzyły. Powstało rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące tortur, w tym licencjonowaniu leków stosowanych w egzekucji przez śmiertelny zastrzyk. To jest kilka rozporządzeń. I od 21 grudnia 2011 roku Unia Europejska rozszerzyła te ograniczenia handlowe mające na celu zapobieganie wywozowi niektórych substancji leczniczych przeznaczonych do wykonywania kary śmierci i to uzasadniła tak, że Unia nie aprobuje kary śmierci w każdych okolicznościach i działa na rzecz jej powszechnego zniesienia, wobec czego już z Europy nie ma dostaw. Także co tutaj zrobić? Mamy wielki problem. Coraz więcej firm również lokalnych, również krajowych zaczęło się wycofywać. Na przykład firma Pfizer. Znacie firmę Pfizer?
Szczepiliście się Państwo Pfizerem? To firma Pfizer dołączyła do ponad 20 amerykańskich i europejskich producentów farmaceutycznych, którzy wcześniej zablokowali sprzedaż swoich leków do stosowania w śmiertelnych zastrzykach, zakręcili kurek. Poszczególne stany zaczęły kombinować i tworzyć różne koktajle. Na przykład Dean Moore 14 sierpnia 2018 roku został zabity nowym koktajlem leków zawierającym diazepam, czyli stare dobre Valium, w Polsce to jest Relanium, i fentanyl Cizatracurium. Pozdrawiam wszystkich chemików, którzy potrafią to wszystko wymówić na jednym wydechu. I chlorek potasu. To było w Nebrasce. W 17 roku Floryda zastosowała kombinację etomidatu, bromku, rokuronium i octanu potasu. Także kombinowali. Wyoming i Utah rozważały zastosowanie do egzekucji plutonu egzekucyjnego, oprócz innych istniejących metod egzekucji, czyli generalnie krzesła i zastrzyku. I też państwo uchwaliło ustawę, które dawało mu możliwość korzystania z krzesła elektrycznego, jeśli śmiertelne środki do iniekcji są niedostępne albo są uznane, czy będą uznane w przyszłości za niezgodne z konstytucją. Problemów jest jeszcze więcej, bo są problemy też natury technicznej. Chodzi tutaj o wkłucie się, bo skazani na karę śmierci, którzy mieli problemy z narkotykami, często mają zniszczone naczynia krwionośne, słabe żyły. To utrudnia umieszczenie wenflonu. Osoby otyłe też ciężko jest znaleźć wenflon. I były takie przypadki, że 120-kilogramowy facet cierpliwie czekał, aż w końcu znajdą mu żyłę i się wkują. I w końcu się wkuli gdzieś tam w pachwinę. Do tego są jeszcze problemy natury moralnej, bo obecność lekarzy jest sprzeczna z przysięgą lekarską. Dalej, metoda tylko pozornie wygląda na bezbolesną, no bo pacjent jest nieprzytomny, pacjent jest sparaliżowany, więc nie widzimy tego, czy go coś boli, czy coś mu się dzieje. Ale znając to, w jaki sposób te leki działają, wiadomo, że tiopental nie zawsze powoduje utratę przytomności. I może się zdarzyć, że skazany odzyska przytomność w trakcie egzekucji, albo po prostu będzie czuł ból, pomimo tego, że na zewnątrz tego w ogóle nie będzie widać. Podczas egzekucji Josepha Louisa Clarka w stanie Ohio w 2006 roku personelowi udało się wkłuć tylko do jednej żyły. Potrzeba się wkłuć do dwóch żył, tak mówi protokół. Mimo to, że nie udało się wkłuć do tej drugiej, to kontynuowali egzekucję i krótko po wlaniu leków do żyły skazany zaczął krzyczeć. To nie działa. To wymusiło przerwanie egzekucji i obsługa znów musiała znaleźć odpowiednią żyłę i trwało to kolejne 40 minut. Masakra. Inna historia. Doyle Hamm, który był skazany za morderstwo pracownika motelu Patricka Cunninghama w 1987 roku, przeżył własną egzekucję. Tak, okazuje się, że Hamm, w ogóle nazwisko bardzo takie pasuje tutaj do sytuacji, prawda? Leżał i nie mogli się wkłuć, bo nie mogli znaleźć żyły, gdyż Doyle już w celi śmierci zachorował na raka układu limfatycznego. 2,5 godziny trwały próby wkłucia się i w końcu się poddali. I egzekucji nie powtórzono, a skazaniec zmarł 4 lata później i wtedy zabił go rak. To było dosyć ciekawe, bo ta nieudana próba egzekucji, która trwała prawie 3 godziny łącznie, zwróciła uwagę międzynarodową. I ludzie zaczęli gadać. W końcu w marcu 2018 roku Hamm i stan Alabama osiągnęli poufne porozumienie, w wyniku którego Hamm dostał pewność, że kolejna próba egzekucji jest wykluczona, co de facto przyznawało mu karę dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. No ale formalnie tego nigdzie nie zapisano i formalnie ten wyrok nie został złagodzony. No i to w zasadzie niewiele zmieniło, no bo Hamm pożył jeszcze 4 lata i zmarł z powodu powikłań związanych z rakiem w 2021 roku. 13 grudnia 1988 roku w Teksasie zdarzyła się taka historia. W przypadku Raymonda Landry'ego strzykawka wyskoczyła z jego żyły.
i rozpryskała śmiercionośne chemikalia po całym pokoju, po całej tej komorze śmierci i w kierunku świadków to wszystko wyprysnęło. I później rzecznik Departamentu Więziennictwa Teksasu, Charles Brown, powiedział tak. Wystąpiło pewne opóźnienie w egzekucji z powodu tego, co urzędnicy nazywali wyciekiem. Został ogłoszony martwym 40 minut po przypięciu do noszy egzekucyjnych i 24 minuty po tym, jak leki po raz pierwszy zaczęły spływać w jego ciało, a ta strzykawka wyleciała z żyły zaledwie 2 minuty po podaniu leków. Makabryczna historia, jak z horroru. Inny przypadek, 20 sierpnia 1986 roku, również w Teksasie, tym razem Randy Wools, były narkoman, pomagał technikom egzekucyjnym w znalezieniu użytecznej żyły, odpowiedniej żyły do wykonania swojej własnej egzekucji. W 2009 roku w stanie Ohio usiłowano przeprowadzić egzekucję Romela Bruma. Lekarze wbijali się w jego żyłę 18 razy. Bez powodzenia. Sąd Najwyższy stanu Ohio w 2016 roku wydał zgodę na kolejną egzekucję, na kolejne podejście. Podejście numer 2. Nawet wyznaczono nową datę egzekucji. 16 marca 2022 roku. Tyle tylko, że Broom zmarł na COVID w grudniu 2020 roku. I ostatni przykład, Alvy Campbella. To był skazaniec, który w chwili wykonywania wyroku był śmiertelnie chory. Miał w sobie mnóstwo chorób. Cierpiał na raka płuc, na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, na niewydolność oddechową i na dodatek jeszcze raka prostaty. Po zabiegu operacyjnym używał worka do stomii. Chodził przy wykorzystaniu chodzika, balkonika. 4 razy dziennie podawano mu tlen. Więc no, w stanie był fatalnym. Jego prawnicy w ogóle ostrzegali, że to całe przedstawienie zmieni się w widowisko, gdy jego kaci nie będą potrafili znaleźć odpowiednią żyłę. I w zasadzie to się sprawdziło. Bo najpierw wykonanie wyroku, to się w ogóle działo w Ohio w 2017, wykonanie wyroku opóźniono prawie o godzinę, bo trzeba było ocenić stan naczyń krwionośnych, co jest bardzo dziwne dla mnie, że nie zrobili tego wcześniej. Czekali do ostatniej chwili i oceniali stan naczyń krwionośnych w chwili już egzekucji. Później przez pół godziny personel za pomocą takiego przyrządu emitującego światło ultrafioletowe szukał żył. Reporterka miejscowej gazety Columbus Dispatch, która była świadkiem tej próby egzekucji, pisała tak, że kiedy wkłucie utknęło w nodze, Campbell odrzucił głowę do tyłu i wydawał się krzyczeć z bólu. Po 4 nieudanych próbach znalezienia odpowiedniej żyły odwołano egzekucję, a gubernator podjął decyzję o jej odroczeniu. Ostatecznie wykonanie wyroku przełożono na czerwiec 2019 roku, ale choroba zabiła Campbella pierwsza. Zmarł w marcu 2018 roku. I tak jak Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, średnio więźniowie w Stanach spędzają 20 lat w celi śmierci. I przez te 20 lat może się wydarzyć bardzo, bardzo wiele. No można na przykład zachorować na raka i umrzeć przed terminem wykonania wyroku. Także tak, proszę Państwa, dziękuję, że byliście ze mną. To była historia śmiertelnego zastrzyku. Historia być może nie każdego zainteresowała, ale chciałam to mieć za sobą, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy temat i warto wiedzieć, na czym polega ta cała procedura, bo kiedy rozmawiamy o mordercach, którzy są skazani na śmierć, to dobrze wiedzieć, co ich czeka, jak wygląda cała ta procedura. No mnie osobiście bardzo to ciekawi. Korzystałam ze źródeł internetowych przede wszystkim, ale także korzystałam z książki Jonathana Moore'a pod tytułem Powiesić, wybebeszyć i poćwiartować, czyli historia egzekucji. Tę książkę wydało wydawnictwo Znak i jest bardzo, bardzo dobra. Może nie opisuje wszystkiego bardzo, bardzo szczegółowo, ale jest mnóstwo ciekawostek, które urozmaicają ten przykry temat. Z tej książki na pewno będę korzystała jeszcze kilkakrotnie właśnie w tym podcaście, bo zamierzam jeszcze Wam o tym opowiadać wszystkim. Mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni i że dzisiaj się Wam podobało. Zapraszam do moich mediów społecznościowych. Zapraszam również
również na YouTube'a. Tam możecie zostawić komentarz. Czytam wszystkie. Nie na wszystkie odpowiadam, ale czytam. Dziękuję za te pozytywne i też za te mniej pozytywne, bo troszkę wskazują mi drogę. I bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, za Wasze lajki i subskrypcje. I cóż, słyszymy się już niebawem. Pa, pa!